Witam, to Skuridat i kolejny odcinek z serii Biły Sobie Czołgi. Bohaterem tego odcinka jest MX-5100. Czołg francuski, 8 tieru, czołg ciężki, z magazynkiem. 6 pocisków po 300 średniego damage'u. Losowanie tutaj jak najwyraz łaskawe. 40, parę dziewiątek i parę tam dopychaczy 8-tierowych. Czy nawet piątek z poprzedniej stronie, czy szóstek. Tutaj jest skład obu drużyn. No nic, tutaj plan na bitwę, no przyczaić się gdzieś i zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie. Już pierwszy scout. No, scout się udało. Udało mi się ściągnąć scouta. Tutaj tylko w gąski okazało się walnem, albo rykoszetuję. Niestety. Znowu gąska. No sam oberwałem za ładnie 386. Cała magazyna wypróżniła, tu tylko 239 damage. Niestety dział się nie, za bardzo nie oddaje do snajpienia. Też tu team się jakoś nie popisał. Większość czołgu poleciała na górkę. Te 30 poleciał tutaj na cypel. Ale tam już widać E75. Jest siódmy. Bardzo szybko te 30 wyłączyli zabawy. Na szczęście nasze IS-7 się zebrały. Jadą tam im naprzeciw. Ja tu na razie sam pomysłu nie mam, co by zrobić, żeby tutaj coś zniszczyć. Samemu nie będę zniszczonym. Wyjeżdżenie tam między A75 a IS-7, no dla mnie to się nie skończyłoby dobrze. No ale IS-7 sobie w miarę dobrze tu radzą. A i z góry też pomyśleli i pusznęli. Tutaj te E50 znowu. Dwa strzały nieudane, no to coś spróbuję też się dwa. Już lepiej. A tu nie wiem, gdzie ten pocisk poleciał, mam nadzieję, nie w mojego. Dobra, tu ładnie isy zmusiły przeciwnika do wycofania się. No to mój plan. A co tam? Zajadę ich od tyłu, zobaczę, co się da zrobić. Jako, że w miarę szybki jest, to jestem w stanie tam szybko dojechać do nich. Jeszcze i 7 pat, ale tam jeszcze sami jest 50-100. No i najgroźniejszy przeciwnik z tamtej drużyny to 55. Tu bardzo słabe losowanie niestety. Lowe. No i tutaj
ładnie tutaj załatwiłem. Wspomogłem sojuszników. W drugą stronę nie jadę, bo nie mam co. Mam przeładowanie, więc się tutaj wycofam. Góra trochę jednak padła. Zobaczymy, co się tam zrobić, chociaż tam jest został E50M, jak Panzer 100, IS-8, T21, no i jedna arta. No i Jadzia i IS-8 pojawił się z tamtej strony, więc postanowiłem jednak jechać dalej. Może coś tu wyświecę. Może jak na razie sam zaświeciłem się. Stąd Stranis pojechał, więc postanowiłem też tutaj jechać, zobaczyć, co tu się dzieje ciekawego. No to jak widać, wszyscy tutaj zjechali się. Lisa oberwałem ładnie. Ale nie przejmuję się, klepiem jadzie. Żeby jak najszybciej wykończyć. No i tutaj mały błąd popełnił. Wystawiam się jednak, zamiast stanąć sobie, schować się. Zakręcić się wokół domku, to jednak się cofnąłem niepotrzebnie. No ale bitwa wygrana, co najważniejsze. Tu tylko czołgi, dwa czołgi na wykończenie. Dla jadzie to jeden strzał. No jak widać, można nawet na dziesiątkach coś tam ugrać. Jakiś duży damage nie zrobiłem. Dopisałem 2800, niecałe 2900. No ale jednak dosyć znacząco wspomogłem drużynę. Oczyściłem przejazd, który mógł być naprawdę ciężkim problemem. Zostaje tylko T21, który poleciał po nasze arty. Oj, chłopaki tutaj sobie teraz kopują bazę, nie ma sensu latać na T21. Gania się nim, czcił babkę, jak za chwilę można skopować bazę. No i na koniec standardowo statystyki zaraz będą. ...3500 doświadczenia, 2800 damage'u, zarobek marny, ale na Francuzach się nie zarabia, no nawet na 8 też się zresztą nie zarabia, ale na Francuzach z magazynkiem zdecydowanie się nie zarabia. 5 kili, udana bitwa. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny mój odcinek.